Dobra, więc kontynuujemy naszą jakże wspaniałą przygodę w Splatoon 3. No i w dzisiejszym materiale postaram się dokończyć tą czwartą krainę. Więc nieco więcej przedłużać, zobaczmy jakieś kolejne wyzwania. Po raz kolejny misja polega na tym, żeby dotrwać jakkolwiek do końca. Więc zobaczmy. Na samym wstępie trzy broni do wyboru, co by w takim razie wybrać? Może coś takiego? W sumie nie pamiętam, żebym kiedykolwiek z tego korzystał. Taki pojedynczy walec. Czyli z tego co widzę, jestem chyba trochę szybszy. Może to będzie całkiem dobrym rozwiązaniem, prawdę mówiąc. Proszę bardzo, jeszcze możemy ładnie przyspieszyć. Czyli ten wróg jeszcze stara się ode mnie jakkolwiek chyba uciec? O kurde, jak się przestraszyłem bomby. Dobra, ciekawa sprawa, ale jak to wygląda na takiej pionowej ścianie? Może tą bradę jakkolwiek jeszcze, nie wiem, podskoczyć, jakoś tam jeszcze rzucić? Nie wiem, czy ja w sumie w dobrym kierunku idę. No to akurat ciężka sprawa się szykuje. Dobra, teraz powinniśmy dać radę. I teraz pytanie, gdzie mam w zasadzie wylecieć? Raczej chyba za pomocą tej rakiety, tak? Innej możliwości teraz nie widzę. O, jeszcze piętro niżej. Proszę bardzo, jakieś dodatkowe znajdźki, czy jednak zwracać na to uwagę. No i chyba po prostu musimy się dostać piętro wyżej. Jest i checkpoint, czyli idziemy w dobrym kierunku. No, trzeba jeszcze uważać na te rakiety. W sumie nawet nie wiem, w którą stronę mam teraz się udawać, ale wydaje mi się, że raczej tędy. O, to będzie najlepszym rozwiązaniem, żeby zrobić to tak bardziej po kolei. Jak to się właśnie rozstawia. I to chyba będą kolejni przeciwnicy, właśnie tuż za rogiem. Dobra, załatwione. Czyli tego nie pomalujemy. Po raz kolejny, nie wiem, chyba tą rakietą muszę jakkolwiek polecieć dalej, nie wiem. W sumie nie widzę odpowiedniego rozwiązania teraz. A nie, przepraszam. Tędy mamy. O wiele prostsze przejść niż sądziłem, kurde. Nie mogę pomalować tej części, dobra. Czyli to już mamy. I teraz trzeba będzie na drugą stronę jeszcze jakkolwiek przeskoczyć. Ryzykowne skoki, ale daliśmy radę. A teraz z kolei, chwila, moment. A, czyli za pomocą rozpędu. Jest i kolejny checkpoint. O kurde, w tym miejscu można się już trochę zgubić. Urany. Dobra, całe szczęście, jedna rakieta mnie nie zamordowała. Urany, ale jestem... Dobra. A więc byłem super spowolniony, to jest jeszcze jedna głupia sprawa. Jak dostałem właśnie z tej rakiety nieprzyjemnej. I akurat na to nie zwróciłem już uwagi. Kurde, to będzie ciężkie zadanie, jak to właśnie wygląda? Dobra, teraz daliśmy radę. I na tym speedzie to już jest prościzna. No tak właśnie byłem spowolniony i przez to przegrałem. Teraz jeszcze jakoś na drugą stronę muszę się dostać. Chwilę, moment, na czym polega ten przycisk. A, odblokowałem kolejne te rakiety, dobra. No tak, to bez sensu, żebym tam dalej jeszcze podążał. O, jeszcze kolejni wrogowie. Tego się w sumie nie spodziewałem, ale... No, w sumie zrobiliśmy całkiem duże postępy. Może już dotrwamy do końca. Ale jedna z dłuższych rund trzeba w tym miejscu przyznać. Więc nie tak łatwo. O rany, jeszcze bomby. Dobra. No teraz może być tego jeszcze o wiele więcej.
Urany! O dobra, ja to mogę jeszcze jakkolwiek niszczyć takim pędzlem nawet, całe szczęście. Ura, aj, zawaliłem to. Czyli miałem jedną szansę, żeby jeszcze to zebrać, ale zapomniałem jeszcze zmienić się na ten stan normalny. No trudno. I tak, wygraliśmy to w dobrym stopniu, w sumie za pierwszym razem. I to nawet trochę trudniejszą bronią. Mogłem trochę prostszą wybrać, ale... Nie wiem, wziąłem większe wyzwanie. No wtedy więcej trochę punktów się zyskuje. Więc myślę, że jednak warto. Dobra, w takim razie odblokujmy jakieś nowe rejony. Kolejna bomba na przykład tędy. Stać mnie 900 rzeczywiście. Ten na przykład 800 kosztuje. No niestety to mi nie stać. Tam chyba dałoby jednak radę. Chwila, moment. Jeszcze na zakończenie takie pojedyncze. Coś jeszcze zyskałem interesującego w związku z tym. Jest jednak kolejna znajdźka, wspaniała sprawa. No i chyba tyle. Tu jeszcze mi bohater woła, ten poboczny, ale... Zanim tam przejdziemy, mamy dwa kolejne wyzwania z tej strony. Na tym kontenerze. A, dobra, czyli... Muszę zniszczyć jakieś cele oraz dotrwać do końca. Dobra, wydaje mi się, że to może być akurat trochę trudniejsze, więc wezmę sobie to za 1800. Nie wiem, czy to właśnie misja na czas nie będzie. Czyli korzystamy z normalnego karabinku. A, haha, no dobra. W takim razie nie mogę po prostu zniszczyć tych balonów. Te odpowiednie cele jedynie. Czy to jest jakaś misja na czas, czy jak? Chyba nie. No, jasna sprawa. To może nie będzie to aż takie ciężkie, zobaczymy. Kurde, ale ta... Ja nie mogę nawet do tego dostrzec, na czym to w ogóle polega. Chwila, moment. Dobra, teraz jednak dałem radę. I to pofrunęło jakoś o wiele dalej i to już przegrałem? Okej, dobra. Przynajmniej wiem, na czym to już polega. W takim razie wybieram to drugie. Wydaje mi się, że to będzie o wiele lepszym podejściem. Czy to chyba będzie już zwyczajna snajperka, tak? Zobaczymy. Ta, do tego zadania to będzie o wiele prostsze. Come on. Takie pojedyncze strzały. Tym pierwszym nawet nie mogłem docelować aż tak daleko. No proszę bardzo, jaka prościzna. Nie, to się akurat nie liczy. No to powinno być właśnie odwrotnie, że więcej punktów powinien mieć tym drugim. Kurde, nie mam energii, najgorzej. No i tyle. Tak mi się energia skończyła. Dobra, patrzcie na to. Come on, może tym razem dam radę. Uff, dałem radę, o rany, ale mi się bez przerwy amunicja kończyła i nie mogłem tego zrobić za pomocą tej broni akurat. No i to było akurat głupie. To trzeba jeszcze w odpowiedniej chwili wykonywać, okej, okay, jasna sprawa. No większość misji jest raczej dosyć prosta, tylko ta jedna była super ciężka, ponieważ nie miałem amunicji, tak to... No zaraz zobaczymy, jak to jeszcze będzie dalej. Urany! Dobra, to będzie super ciężkie do wykonania. Chwila, moment! Łe.
Kurde, te misje poboczne, które polegają nie na przejściu konkretnej rzeczy, tylko na wykonaniu jakiejś, nie wiem, szalonego kombosa na czas na przykład, co jest coraz trudniejsze, szczerze mówiąc, muszę przyznać. No dobra, daliśmy radę. Uff. O rany. Już zmarnowałem tyle pieniążków na to. No ale w sumie 2000 teraz dostanę w nagrodę, więc i tak było to jednak warte. Ale szczerze mówiąc, muszę przyznać, że niektóre te misje poboczne są tak ciężko wymierzone, że po prostu nie da się ich w ogóle wykonać praktycznie. W szczególności wcześniej, jakieś tam bronie, jakieś super ciężkie, że totalnie nie ma albo czasu, albo miejsca, więc nie wiem, różnie to wygląda. No, w każdym razie zobaczmy jakieś inne miejsca, czyli po raz kolejny chyba będą się skupiały na zlikwidowaniu tych celów, więc misja chyba będzie dosyć podobna, zaraz to sprawdzimy. Dobra, w takim razie proszę bardzo, mamy kolejne wyzwanie, już próbowałem to zrobić kilka razy i po raz kolejny jest to jednak dosyć ciężkie. Trzeba po prostu odpowiednio wcelować w te wszystkie cele przed upływem czasu tej, nie wiem, rundy. I misja będzie załatwiona, ale to jest proste w praktyce. Potem okazuje się to jednak o wiele trudniejsze. Tutaj z kolei musimy w dwa naraz jeszcze uderzyć, więc proszę bardzo. A to broń nie jest aż taka super celna. Dobra. Jeszcze dodatkowa punktacja, na tym również warto się skupić. O, teraz trzy na raz, to może być już trochę trudniejsze, come on. Dobra. I mamy checkpoint, okej. Teraz najlepiej to zrobić w jednym momencie, żeby wszystkie na raz były, ale chyba jest już po nas, chociaż nie. No nie! Dobra, więc teraz rozpoczynają się trudniejsze misje, jak damy radę. Dobra, proszę bardzo, trójkę jednym strzałem, teraz trzeba będzie w odpowiedniej chwili po prostu tędy wcelować. Dobra, mamy i tyle, teraz tędy. Dobra, jakkolwiek daliśmy radę. A to można sobie tak nie jeszcze super konkretnie celować i jakoś to jeszcze wychodzi. Urany! Ale jakie wielkie ilości, trzeba będzie mocno uważać. Dobra, mamy wszystkie. A teraz z kolei. Chyba zdążyliśmy już ze wszystkimi, come on. Uff. I mamy zakończenie, o rany. Nie wiem jak to w sumie wygląda na gameplayu, ale muszę przyznać, że celowanie na padzie w takie ruchome cele to jest jednak czasami dosyć ciężkim wyzwaniem. Kurde, na myszce oraz na klawiaturze, jakbym to podpiął, zrobiłbym to w pół sekundy. No ale niestety. Może byłoby trochę prościej celując całym padem, nawet nie wiem, jest taka opcja, ale ja osobiście wolę samą gałką sterować, nie jest to może takie super dobre do tej produkcji, ale tak się w sumie nie wiem, bardziej już przyzwyczaiłem. Dobra, w takim razie mamy całkiem dużo kolejnych punktów, więc wspaniała sprawa. I co nam dalej jeszcze zostało? To żeśmy sprawdzili wcześniej, okej. Tędy mam jeszcze jakieś dodatkowe wyzwanie. Może być to warte w sumie zachodu. Czy muszę dojść do końca, ale trzeba uważać coś ponad nami. Nie wiem. No, wszystkie broni mają w zasadzie tyle samo punktów, więc skorzystajmy z tego pierwszego. Chyba broń rekomendowana. Czy to z kolei będą jacyś, nie wiem, skaczący przeciwnicy? No to dosyć urozmaicona rozgrywka, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Z
takimi jeszcze wrogami nie mieliśmy wcześniej do czynienia. No, nasza broń jest też całkiem dobra na taką rozgrywkę, jakoś bardziej strzela w różne strony z tego co widzę. Come on, jakiś kolejny wróg, akurat go w powietrzu załatwiliśmy. My też biją z jakiegoś shotguna mało przyjemnego. Również warto zwrócić na to uwagę. Tu wszyscy, jeszcze jeden, dobra. No takie rundy są o wiele prostsze. Jak sobie możecie zaobserwować. Te wyzwania jednak czasowe albo polegające na niszczeniu celów są a mi osobiście znacząco utrudnione. No taka walka z przeciwnikami, już jest pościzna. Proszę więcej przeciwników, a sobie po prostu pójdę dalej. Nie muszę się bić od razu ze wszystkimi. A już widać cel trochę dalej, okej. Rany, ale liczba przeciwników się jeszcze tutaj znajduje. Chwila, moment. Może jeszcze jakoś z daleka warto by było do nich postrzelać. O rany! Jak mnie zamordowali prawie. Dobra, to może być trochę trudniejsze. Chwila, moment. Come on. Dobra, nareszcie. O rany, ale że we czwórkę we mnie tak wjechali, to już było trochę bardziej utrudnioną sprawą, no ale dobra. Daliśmy radę w sumie dosyć szybko za pierwszym razem, więc proszę bardzo. 1400 punktów, warto to jednak zobaczyć. Dobra, w takim razie odblokowaliśmy naprawdę bardzo duże postępy. Mamy 4500, nie wiem, tych jajek, czy tam jak to w ogóle nazwać to wszystko, więc odblokujemy w zasadzie prawie wszystko już teraz. Na tych miejscówek jest naprawdę całkiem sporo, jeszcze kilka takich rzeczy pobocznych oraz jeszcze walka z bossem przed nami. Dobra, więc to zobaczmy z tym razem. A, czyli po raz kolejny niszczenie celów, zobaczmy. To jest broń rekomendowana, no dobra, spróbujmy. A, czyli takie coś. Podwójny karabinek. I czym te cele się charakteryzują? Dobra, ale... To muszę jakoś w powietrzu zniszczyć, okej, dobra, chyba zawaliłem od razu. Fajnie, nie wiedziałem o co chodzi w tej misji. Czyli po prostu muszę w powietrzu to wszystko niszczyć i w zasadzie tyle, tak? Na razie nie jest to aż takie ciężkie, ale zobaczymy co jeszcze będzie za chwilę. O rany. Na różne strony to jeszcze głupio idzie, dobra. Jeszcze dajemy radę. Come on, dobra, uff. O rany, ale jeszcze tyle przed nami, naprawdę. Co, dwa jednocześnie? O kurde. To może być dosyć denerwująca runda. Jakiś checkpoint by się w tym miejscu przydał.
Urany. Dobra, ostatni. What the hell? Żarty sobie robicie. Żarty sobie twórcy robią w tym momencie. Po prostu nie doleciał. O mój Boże, dałem to radę zrobić za jakimś 20 razem. Co za absolutnie durna runda, najgorsza w całej grze. Chyba odejmę jakiś, nie wiem, ocenę 1 tej produkcji całej. O nie, ale to było durne. No dobra, daliśmy radę. Niektóre z tych wyzwań są takie głupie. Co to miało w ogóle być? To było takie słabe. No dobra, w każdym razie daliśmy radę i zróbmy jakieś kolejne postępy. Czy muszę po prostu stać w linii, żeby dojść do końca, okej? Dobra, powiedzmy, że tym pojedynczym przejściem, tą normalną w sumie bronią, raz kolejny karabinek. Na czym polega ta cała runda? No to chyba nie będzie aż takie ciężkie, po prostu muszę być w odpowiedniej tej całej linii i jakkolwiek to dojść do końca, tylko że te bomby jakkolwiek jeszcze malują na inny kolor, niestety. Więc trzeba się po prostu pośpieszyć, jasna sprawa. I to się akurat nie wydaje jakieś super ciężkie. No tak, ten poziom trudności się znacząco różni między różnymi tymi misjami. No to akurat wydaje się być dosyć łatwa, tak na samym wstępie, ale jeszcze zobaczymy. Dosyć prosto akurat to zrobić. Dobra, da jeszcze piętro wyżej jakkolwiek wskoczyć, chyba rzeczywiście. Może się do czegoś to jeszcze przyda. Ej, come on. Rzeczywiście mam jakieś dodatkowe punkty. Było to jednak warte z zachodu. A tam już nie wskoczymy, niestety. A, czyli tamtędy mam przeskoczyć. Dobra, wszystko jasne. Chyba jakoś z góry za mną będzie zeskakiwało, ta cała bomba. Rzeczywiście, okej. Okay. Czy taka jedna bomba chyba mnie na hita będzie mordowana, dokładnie nie wiem. Jak to chyba wygląda. A, zaraz, czy mi się wydaje, czy po prostu można tą pojedynczą linią sobie jakkolwiek przejść? Rzeczywiście, było dosyć dziwne. No dobra. A, to jeszcze można zlikwidować, a. Okej, okay, nawet w sumie nie wiedziałem. No w takim razie ta misja jest o wiele prostsza niż na samym początku można było sądzić. No i proszę bardzo, wszystkie bomby z głowy. A nie, to mogłem sobie na samym środku po prostu zlikwidować i byłoby po robocie. Więc dał radę to jeszcze szybciej o wiele wykonać. Czyli kolejny checkpoint, proszę bardzo. Jak to w takim razie zrobić? Dobra, chyba mniej więcej już widzę potencjał. Tak sobie po prostu wykonamy. I teraz prostą linią. Dobra. No to niektóre rundy takie zwyczajne są naprawdę super łatwe, nie, moim zdaniem. Ale niektóre takie jak z tymi celami, to jednak jest dużym wyzwaniem, nie wiem.
Może na gameplayach wygląda to trochę inaczej, ale jakbyście zagrali i zobaczyli osobiście, no to... To nie jest jednak aż takie wtedy proste. No dobra, zrobiliśmy kolejne duże postępy, więc odblokujmy następne rejony. Tam jeszcze o wiele niżej przykładowo. Ale mam już tyle punktów, że chyba wszystko dosłownie odblokuję. Dobra. Jeszcze dodatkowa notatka. Ten balon to jakieś dodatkowe wyzwanie, to za chwilę zrobię najlepiej na samym początku odblokować wszystkie tereny. Tędy z kolei, a czyli jeszcze taka skrzynka do zniszczenia, proszę bardzo. Zawsze warto to jednak jakkolwiek zobaczyć. A, tu jeszcze bohater coś nam pokazuje. Dobra, dziękuję serdecznie. Natomiast tędy 2000 i tak mnie stać na wszystko. Żem tyle punktów odblokował, że nie wiem. A to jeszcze jakieś przejście naokoło. Dobra, zobaczmy, co to jest w ogóle warte. A to na samą górę, okej. Dobra, zaraz się tym wszystkim zajmiemy. A na samym początku zobaczyłbym, jak to wygląda na samym dole. Jeszcze mamy do odblokowania jakieś kolejne przejście, więc chwila, moment, nie tak prędko. Tędy, 900. Jeszcze jedno wyzwanie. A, czyli po raz kolejny. Ciężka misja polegająca na wyzwaniu czasowym. Trzeba się pośpieszyć. Dobra, zobaczmy, jak to tym razem zadziała. W takich misjach to ja zawsze biorę najprostszą możliwość. Dobra, try this, niech będzie. Dobra, czyli wchodzimy. Po raz kolejny trzeba będzie się mocno spinać zapewne. I co ja muszę teraz malować? To? To są te nasze cele? I ten... Nie, nic się w sumie jeszcze nie załadowało nawet. A, czyli te jeszcze muszę wszystkie żółte pomalować. Dobra, okej. I kiedy to wyzwanie czasowe się w ogóle rozpoczyna? Jeszcze w sumie nic nie zrobiłem. A, czyli na samym dole. A i to jest ten początek, dobra. To jest jakiś labirynt z tego, co widzę, nie wiem. Chyba. Na razie nie wygląda to jakoś super ciężko. Zobaczymy za chwilę. Pewnie czasu będzie wyjątkowo mało. No i o co w ogóle chodzi w tym wszystkim? To jest porąbane są te wyzwania czasowe. Nie wiem, kto to w ogóle wymyślał. Jak ja mam to szybciej jeszcze zrobić niby? Dam radę, zamieniłem się w prosa, o kurde, ale to było ciężkie, dobra. Za jakąś, nie wiem, 20 próbą, o rany. Czyli to trzeba mieć taką super protaktykę, że... O proszę bardzo, takie, nie wiem, kombosy robić. Żeby się wynurzać i wtedy jest się jednak trochę szybszym, kurde. Nawet nie wiedziałem, że jest w sumie taka opcja, no ale dobra, daliśmy radę. To się można nauczyć jakichś nowych, nie wiem, technik na ten tryb multiplayer przykładowo.
Jakbym na samym początku poszedł do tego multi, to bym chyba tam nic nie zrobił, a tak to nauczymy się jakichś ciekawych nowości. No jeszcze mamy jakąś wyrzutnię. Dobra, w każdym razie wydaje mi się, że w sumie prawie wszystkie rzeczy już odblokowałem na tej krainie. Jedna rzecz, jaka mi jeszcze została, to na tej samej górze. Właśnie ta walka z bossem, chociaż jeżeli mnie pamięć nie myli. Jeszcze była jedna miejscówka do odblokowania otędy, zaraz zobaczymy. Chwila, moment, rzeczywiście, coś tu mamy, jakieś za 900 punktów. Rzeczywiście ukryte przejście oraz taka oto pojedyncza znajdźka, no dobra. Mamy i samochodzik. Czyli w sumie zrobiłem prawie wszystko tam, ten jeszcze balonik, zobaczmy. Come on, dodatkowa punktacja. Nie mogę dostrzeić. Dobra, daliśmy radę, cudownie. Czyli tak, cała misja została sprawdzona. I jedyne co nam zostało to walka z bossem. Więc skupmy się na tym. Czyli dostaniemy 2600 za wygraną, czyli naprawdę bardzo dużo, no dobra. No mamy tą tym razem. Czyli mamy pojedynek z rekinem. Wreszcie jaka muzyka znakomita. No tak, pomalujmy całą arenę na swój kolor. Jakieś tam obrażenia częściowo zadaję, ale w sumie niewielkie. Jak mogę teraz z tym przeciwnikiem jakkolwiek wygrać? Pytanie. No dobra sytuacja, to jak właśnie się wynurzę jakoś, chyba wtedy. Ale przyspieszył. Przecież najlepszym rozwiązaniem będzie rzucenie coś właśnie w jego... do jego szczęki chyba. No, zobaczymy. Tym razem. Czy trzeba było tą bombę tam rzucić właśnie temu rekinowi? Masz jakieś wiry dodatkowe, o rany. Co ten koleś kombinuje? O kurde. Utalentowany rekin. Bohaterka powiedziała. Czy po raz kolejny będę musiał jakkolwiek, nie wiem, rzucić tą swoją rakietą? Ciężko w sobie powiedzieć. Dobra, rzuciłem mu do środka, tak jest. Kurde, jeszcze mu mało, ale głupia sprawa. Chociaż w sumie
cały jest pomalowany na mój kolor, czyli zaraz chyba sprawa powinna być załatwiona. I przynajmniej wiem, jak już rozwiązać tą rundę. Aj, nie zdążyłem niestety z tą bombą, no cóż. Spodziewałem się innego ataku już, niestety. Dobra, bombę rzuciłem. I to powinno załatwić sprawę. Tak jest. Mamy drugą rundę. No to ataki są coraz szybsze. Dobra, rzuciłem mu tą bombę do środka. No to nie wystarczy. Jeszcze raz tak zrobimy. Czy po raz kolejny ten boss przeskoczy tam za dwa razy i teraz będzie już nawalał? Czyli rzuciliśmy mu bombę i misja zwyciężona pewnie. Nie, to akurat była chyba najprostsza walka z bossem, w takim razie naprawdę dosyć łatwo to wszystko wyszło. I tym oto sposobem mamy kolejną jakąś, nie wiem, część tej pradawnej jakiejś, nie wiem, mechaniki chyba. O, jeszcze dostajemy 3 te rybki do ulepszeń, cudownie. Okej. To jest jakiś skarb, tak? Mr. Grease. Dobra. Czy jakkolwiek daliśmy radę, no cóż. No to walka z bossem była jednak dosyć prosta, muszę w tym miejscu przyznać. Dosyć ciekawa sprawa. Czy okazuje się, że, znaczy dla mnie osobiście, ta walka była najprostsza, a ten boss poprzedni, z poprzedniej krainy był... Nawet, no tak, z poprzedniej krainy był, nie wiem, 10 razy trudniejszy. Ciężko było jakkolwiek wymierzyć te wszystkie walki, nie było zupełnie czasu, więc nie wiem, ciekawie się to zaprezentowało. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. No bo w każdym razie trzeba będzie przejść na kolejne rejony. Jest jakaś możliwość szybkiej teleportacji? Nie, dokładnie nie wiem. A, czy mogę się właśnie tak szybko teleportować? Okej, cudowna sprawa. W każdym razie mamy już otwartą drogę ku kolejnej mapie, się nawet okazuje. Okej, niech będzie i tak. Czyli w sumie większość tej rundy została załatwiona. Mam już dostępne, załatwione wszystkie właśnie te
misję, więc już w sumie nie widziałem dodatkowych materiałów, więc proszę bardzo. No jeszcze takie pojedyncze jakieś znajdźki, ale już w sumie mi ważna sprawa. Dobra, w takim razie chodźmy na dalsze rejony. W sumie mam całkiem dużo już tych punktów, 4000. Więc wygląda to już całkiem nieźle. Dobra, jeszcze zobaczmy, jak prezentuje się ta nowa kraina, tak na samym wstępie. Dobra, zaraz sobie zobaczymy, jakie są w tym miejscu w ogóle możliwości. Jeszcze więcej punktów, cudownie ten natomiast. 3000 kosztuje, okej. Dobra, te punktacje są jednak coraz droższe, jak sobie możecie zaobserwować. Tu jeszcze widok tak na dalsze rejony, okej. Dobra. Więc zrobiliśmy niezłe postępy i w kolejnym materiale czeka nas coś takiego. Zapewne jakieś dwa odcinki postaram się to wszystko zrobić. Tam już nie ma chyba żadnej walki z bossem, nic takiego nie widzę. Dobra. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja, jak to będzie jeszcze wyglądało dalej, no to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie to było na tyle. Ja się z wami żegnam, do jutra.